Zasada numer 6. Współpraca. Komunizm jest wspólną sprawą, sprawą całej ludzkości. Komunizmu nie da się zbudować bez współpracy. Społeczeństwo kapitalistyczne stawia członków społeczeństwa w relacji konkurencji. Pracownicy konkurują w przedsiębiorstwach o lepsze płace i miejsce pod słońcem. Producenci konkurują na rynku towarów, kraje konkurują o zasoby i rynki. W rezultacie ci, którzy przegrywają konkurencję, stają się biedni, a ci, którzy ją wygrywają, stają się zamożni. Jednak tych, którzy zyskali wszystko w wyniku konkurencji, jest niewielu, a tych, którzy wszystko stracili, są miliardy. Aby zbudować komunizm, te miliardy muszą się zjednoczyć i współpracować we wspólnej sprawie. Wielu apologetów konkurencji powie, że jest ona potrzebna do wytworzenia produktu wysokiej jakości. Bez konkurencji klasa robotnicza rozluźnia się, jakość produktu spada, zwalnia to postęp techniczny. Oczywiście są oni w błędzie. Istnieją dobre przykłady ze stalinowskiego ZSRR, które pokazują, jak produkować wysokiej jakości produkty bez konkurencji i rozwijać gospodarkę w tempie, w jakim żaden inny kraj na świecie nie rozwinął się wcześniej. Poza tym istnieje dobry substytut konkurencji w socjalizmie, socjalistyczne współzawodnictwo, zachęcanie do inicjatywy, prace społeczne. Nie bez powodu Lenin nazwał pracowników społecznych wielką inicjatywą.